No dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Ja mam na imię Ola, a Wy jesteście na kanale Mało Tego, w którym opowiadam trochę o minimalizmie, trochę o zero waste, a trochę o innych rzeczach, które aktualnie mnie interesują. I dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie spontanicznym filmikiem o gąbce. Jesteście ciekawi, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli ciekawią Was takie treści i chcecie być na bieżąco. I przechodzimy do filmu. Strasznie mnie denerwuje ten kabel, a Was? Chyba mam pomysł, co z nim zrobić. Czekajcie. Słuchajcie, historia tej gąbki w moim domu jest bardzo nieoczywista. Odkąd mieszkamy na Teneryfie, korzystałam ze zwykłych syntetycznych gąbek, dopóki nie znalazłam sklepu Zero Waste, na razie jedynego tutaj, który bardzo lubię i często tam zaglądam. Ale ponieważ miałam jeszcze zapas tych gąbek, niestety, więc chciałam je zużyć. I ostatnio, kiedy odprowadzałam moją młodszą córkę do przedszkola, a to przedszkole znajduje się na Fince, a Finka to jest taka działka rolna, można powiedzieć, na Teneryfie, czyli to jest miejsce, w którym uprawia się warzywa i owoce i to przedszkole właśnie znajduje się na takiej fince i ostatnio odprowadzając Gaję do przedszkola zauważyłam, że na ziemi leżą właśnie takie roślinki i zastanawiałam się, do czego to jest. Kojarzyłam, że jest taki rodzaj naturalnej gąbki i też naturalnego peelingu do ciała i zastanawiałam się, czy to jest to. I okazuje się, że tak. To jest, moi drodzy, luffa, trukwa lub gąbczak, jak kto chce. Jest to dyniowate pnącze, które występuje głównie w Afryce, ale jak wiecie, Teneryfa jest na wysokości Afryki, więc u nas też rośnie. Można ją wyhodować również w domu. A ponieważ u nas na fince jest też sklepik z lokalnymi owocami, które rosną na tej fince i tam jest też luffa, to postanowiłam ją kupić i przetestować, czy faktycznie jest taka fajna, czy się dobrze sprawdza. Trochę o niej poczytałam, więc dzisiaj będziemy ją testować. Będziemy ją kroić, sprawdzać, jak wygląda w środku, będziemy ją moczyć, umyję nią naczynia. Kupiłam ją głównie z myślą o myciu naczyń, nie o, wiecie, peelingowaniu ciała, ale sprawdzimy. Wiem, że trzeba o nią bardzo dbać, dlatego że ona potrafi być siedliskiem różnych bakterii, jeżeli jej dobrze nie wysuszycie, nie wyczyścicie, ale jeżeli się o nią dobrze dba, to potrafi długo działać, no i jest absolutnie zero waste. Ja wiem, że taką luffę można też kupić w Polsce. Sprawdzałam, jest na Allegro, jest w sklepach z ekokosmetykami, jest w sklepach Zero Waste, także dajcie znać w komentarzu, kto z Was z niej korzysta, jakie macie doświadczenia, czy Wam się podoba, a ja przechodzę do mojego testu. Powiem Wam, że ona jest dosyć twarda. Podobno zmięknie pod wpływem wody. I w środku, zaraz Wam pokażę, jest kilka nasionek, więc zastanawiam się, czy nie spróbować zasadzić jej u siebie w ogródku mini. Ale to rośnie dosyć wysokie, więc w sumie nie wiem. Na razie mam pomidory. Pokazywałam Wam już moje pomidory. Okej, zaczynamy test. A, zapomniałam dodać, że udało mi się w końcu kupić też szklane pojemniki, więc mam tu płyn do mycia naczyń. Nie jest on super ekologiczny, po prostu kupuję płyn do mycia naczyń w hurtowni spożywczej, taki duży, 5-litrowy i przelewam sobie do tego małego pojemnika. Czy jest to bardziej zero waste niż kupowanie jednolitrowych pojemników z płynem do mycia naczyń? No tak, wydaje mi się, że tak, ale wiecie, wszędzie rozsądek, pamiętajcie, wszędzie rozsądek, zawsze. Dobra. Idziemy do testu. Okej, pierwsze co bym chciała sprawdzić, to czy luffę da się kroić, więc zaraz ją pokroimy. Przetnę ją tutaj. Widzicie? Tutaj jest nasionko. Zaraz spróbuję je wyciągnąć i odratować i zasadzić. Tak to wygląda. Udało się pokroić i będziemy teraz sprawdzać, czy pod wpływem wody luffa zmięknie. Zastanawiam się jeszcze, czy te nasionka próbować wydłubać teraz, czy jak ją zmoczę. Ale to jest naprawdę twarde i chyba tego nie wygrzebię. Więc spróbuję to najpierw zmoczyć. Zobaczymy.
gąbka faktycznie zrobiła się miękka i udało mi się wyciągnąć z niej wszystkie nasionka, które były, aż dwa. I spróbujemy teraz nią coś umyć chyba. Zobaczymy, czy się pieni. Jak to działa. A tutaj moje mango dojrzewają na słoneczku. Już chyba są dobre do jedzenia. Mam kubek po kawie i to jest jedyna brudna rzecz na razie. No ale spróbujmy. Piękna ta bazylia, co? Nigdy nie miałam takiej dużej bazylii. Oczywiście, słuchajcie, pamiętajmy, że mycie naczyń tak w zlewie to wcale nie jest zero waste i bardzo dużo wody na to marnujemy. Ale my niestety nie mamy tutaj zmywarki, ponieważ zmywarki na Tenerife są bardzo niepopularne. Więc może kiedyś uda nam się jedną zamontować, ale na razie wynajmujemy mieszkanie i niestety musimy zmywać naczynia ręcznie. I powiem wam, że po pierwszym teście ta gąbka naprawdę daje radę. Jest bardzo delikatna. Ja myślałam, że ona będzie takim skrabem, wiecie, bo jak jest sucha, to ona jest taka szorstka bardzo mocno, a okazuje się, że nie, że jest mięciutka. Podobno, i zaraz to też przetestujemy, podobno kiedy się ją rozetnie, to ona wtedy jest bardziej taka drapiąca, usuwająca. Podobno jest wtedy właśnie świetna też do ciała jako peeling. Okej, utniemy sobie kolejny kawałek naszej gąbki i rozetniemy ją. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Okej, przecinamy. No powiem wam, że bardzo mnie to zaintrygowało. Faktycznie po rozkrojeniu i wywróceniu na drugą stronę ta gąbka jest bardziej drapiąca, więc myślę, że do peelingu byłaby super. Ja na pewno spróbuję i będę z niej korzystać przez następny czas jako gąbki do mycia naczyń. Nie wiem, czy odważę się jej użyć do ciała. Zobaczymy. Dam wam znać za jakiś czas. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Dajcie znać, czy u was się sprawdza. Mam jeszcze na koniec takie przemyślenie, że to jest super, że coś takiego rośnie u mnie pod domem. Oczywiście pod domem w cudzysłowie, bo rośnie u Gai w przedszkolu, ale wiecie, nadal jest to coś, co rośnie lokalnie i ja wiem, że w Polsce to nie jest popularne i w Polsce pewnie to nie urośnie ze względu na klimat, ale mam taką myśl, że być może w Polsce są inne rzeczy, które są u nas pod domem, w ogródku, na trawniku, które też można wykorzystać, a my tego nie wiemy, albo nie korzystamy z tego na co dzień, więc dajcie znać, czy są takie rzeczy wśród polskich roślin, albo w ogóle w otoczeniu po prostu występujące naturalnie, które można wykorzystać do jakichś spraw życiowo-domowych. Nie wiem, czy to się klei, czegokolwiek. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra. Ja kończę, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!